Dobry wam wszystkim, znaczy bardziej dobry wieczór. Dobry wieczór. Gdzie to położyć, gdzie to schować? To nie moje samochód. Kurde, miało być, już nie miało być przesiadek, a tu jeszcze. Jedna przesiadka, co? Pado? No. Daj ten. O. No i dobra. Już sam. Sam. Maciej jest obok. Czekajcie, to. Jedziemy na dwa auta. Telefon. Właśnie, gdzieś żona mi położyła telefon. Zapomniałem. Jest. Tylko pytanie. Jakiś kanał by się przydał, co? Kurde. 22? Słychać? Nie słychać. Jeszcze raz, halo. A, kurde. 22? Halo. Może wiesz co, dlatego że za blisko jesteśmy. Chyba że coś wyłączyli na serwisie, aczkolwiek nie wiem. Dobra, jedziemy, no nie? Ruszaj, okej. Okay. Prowadź mnie, jakby to powiedzieć. Czekajcie, bo tutaj kurde, coś jest nie tak. Muszę się rozjebundę zrobić. O, może będzie okej. Co, nie Fado? Czekajcie, już nie jest tak gorąco. Możemy wyłączyć klimatyzację. Kurde, jedno czerwone światło, burdeluwa jedna. Dobra. Lecimy na Szczecin. Lecimy. Dwie puste ramy. A, miałem jeszcze ten. No tutaj to wiem, że to nie działa. Ta naczepa to tak ma. O. Opuszczamy. Był podpięty, a nie wyrównany. No. Więc dobra. To tak, wrócimy tutaj. Tu skasujemy wszystko. Tutaj też skasujemy sobie. Żeby były jakieś tam mniej więcej podglądy. Dobra. Co Fado? Czysto jest? Może i czysto. Kurde, tam oczywiście najlepsza dziura we wszechświecie. Oczywiście trochę się drasło. Trochę po sąsiadowym, trochę po moim. No. No jak tam, panie Maćku? Wyjedzie pan? Wyjedzie. Już nie pierwszy raz wyjeżdżam. Ty, a teraz mnie słyszysz? Hu, Boże. Ciekawe, co jest tym radykiem. No nic. Dobra, jedziemy na te małaszki. Zobaczymy, co nam przyniesie jutrzejszy dzień, bo jeszcze na razie póki co nic pewnego nie mamy. Ale to i tak jedziemy, bo tam stamtąd to na razie pewność będzie, że coś tam będzie. Dobra, lecimy. 15 minut nawet go umyłem. Proszę państwa, dzień dobry. Powitać, a klimatyzacja to tutaj teraz jest tak. Teraz jest tak konieczna. Fardo to dosłownie mi tutaj zaraz eksploduje. Czekajcie, wyłączyłem to? A, to nie ten. Ten i ten. Dobra. Że eksploduje. Kurde, ja nie mogę. Fajna myjka, bo my już jesteśmy załadowani oczywiście. Tutaj już na... A, widzisz. Czyli włączyłem, dobra. Dobra, jedź pan. Szanowny, tutaj myjka na 19. Od dwójki pierwsza. Pierwszy parking taki większy. No człowieniu, no jedź, no jedź. Kurde, na co się tutaj. Dobra. Trochę będzie szumieć. W sumie też zatrzymałem się. Parking do 3,5 tony. Proszę pani. No. Więc ja tylko naczepę umyłem, a ten cały zestaw poszedł.
ten cały zestaw poszedł, bo i ponieważ no, i tak nie jest tak domyty jak powinien, ale już jest lepiej niż było, że tak powiedzmy. Kurde, to trochę ciężka sprawa będzie, chociaż musieli chyba tak pójść. O! Inspekcja transportu, ale tutaj raz jechali, teraz drugi raz. Wiesz co, Maćku, tutaj będzie bardzo ciężki wyjazd. Pokaż mi, jak to się robi. Kurde, pod prąd, panie, pod prąd. Jak się ustawiłeś? No jestem jak jestem, kurde, powiem ci, że tam by było ciężko, byś ten naczep poszedł po tym, po takim krawężniku, wyby serce. A tutaj się normalnie tędy pójdzie i będzie dobrze, tylko żeby, kurde, żebym widział, co jest z tyłu, z przodu to ja widzę, ale to też tam jest łuk i na tym łuku to jest szybka, szybki łuk i szybko proste, no. Ale da się radę, nie ma tu tamto. No, co nie? Kurde. Bardzo się da. My bardzo szybko załadowaliśmy. No ja już tutaj będę wychodził. I zaraz ci powiem, co z czym się je. No, poczekaj, bo tutaj osobówka wychodzi. Ty dawaj, dawaj, poczekaj, tutaj ta osobówka wyjdzie. A z tyłu... Kurde, musi poczekać chwileczkę. Tak, ten taki biały Doblo czy mini, kurde, nie wiem, to wyjdzie i jedź, no nie tak jak ja. No i elegancko. Tylko nie wryb się tam w ten, w rów. O, dobrze, wyszedłeś, no, elegancko, jedziemy. O, przełączyłem. Nie ten. Nie inaczej. Kurde, znowu przełączyłem. Ja nie mogę. Te guziki to mniejsza o większość. No. W miarę szybko nam to poszło. Wczoraj dojechaliśmy o za 21 na miejsce do w Małoszkach i ten pauzę zrobiliśmy, ale co to był za zawalony ten parking, to jest kurde dramat. Ale czuję, jak za mnie leci strzoła, kurde, tutaj tędy. Jezu. No, więc zrobiliśmy pauzę. Mamy robótkę, jedziemy na Bułgarię, tylko nie przez Wiedeń. Tylko jedziemy tak samo, raczej przez rumuńską tam. Poczekajcie, jak ta się wie. Granica rumuńska. Kurde. Dobra. No wtedy co ostatnio jechaliśmy. Tamtędy na Bukareszt. Z Bukaresztu jedziemy na tam w dół, na Rosę chyba, coś takiego, co tak kurde kojarzyłem. Więc zobaczymy. Generalnie we dwóch jedziemy w to samo miejsce, bo tak chciałem, żebyśmy razem jechali. I tak się udało. O. Były jakieś tam roboty, kurde, gdzie tam, na Turcję. Cały czas mnie tak kręci ta Turcja. Tylko Maciej nie może, kurde, bo nie ma tego, paszportu, no. Ale no cóż, w Turcji to najwyżej później zrobię swoim zestawem, no. Swoim zestawem, tutaj to już dostałem ultimatum od pana Marka, mojego kochanego, co tam, kurde, jest napis, Marek, że do końca tygodnia, w sobotę, widzi swoje auto na bazie, już przepięte, umyte, wysprzątane, no. No, nie dziwię, no, przyzwyczaił się, a nie wiem, czy właśnie widzieliście, czy nie widzieliście, pokazywałem, to jest właśnie mój twór, tą półkę, no nie, to jest właśnie, ta półka to jest DAFA XG, DAFA już tego najnowszego XG, tutaj trzeba było trochę przyciąć, tam dociąć, tu żywicę wylać, no i jest tak, kurde, może tutaj nie widać, ale generalnie ten, sam szyłem, nie powiem, sam szyłem, pierwszy raz maszyną. No jest zrobione, jak jest zrobione, ale najgłówniejsza rzecz, że jest, tak? Jest.
Pan kierowca jest zadowolony, bardzo zadowolony, bo w końcu, bo może tutaj sobie normalnie zjeść, oczywiście. Jest dobrze przymocowana, dobrze na rzepach jest, to wszystko fajnie tutaj leży, tu jest wyrobione, że tutaj naprawdę nie ma drgań, no nie? No. Ale co się nawkurzałem z tą półką, to się nawkurzałem, no ale efekt jest, co? Jest, nie te tak półki, co takie oryginały, nie wiem, jak ktoś wie, czy nie wie, czy jeździ Fordem, czy może sobie zobaczyć, jak na Ali Drogo wygląda, bo to tutaj powiem wam, że pasuje, no całkiem spoko. Co, Patko? Jest tak ci chyba źle, niedobrze, gorąco. Chyba cię ogolimy na łyso, co? Pado, jak myślisz? Jak myślisz? No, przecież kurde, wyjdziemy na 5 minut, to ten zieje ogień. No, dramat. Czarny, pije dużo. Teraz nie chce jeść. Kurde, czemu ja tak się ten... Dobra. A, skręcasz, no to dobrze, no to dobrze. Dobrze, czyli jedziemy tutaj na Barwinek. Gdzieś po drodze jeszcze zrobimy małe zakupki, bo mi to naprawdę śmierdzi weekendem. Małe zakupki, na pewno wodę, dużo wody. Pojedziemy, no muszę jeszcze Słowaka do tego dobrać, bo przecież ten to nie ma Słowaka. Tak mi się wydaje, że nie ma. Kurde, musiałem się zapytać pana Mareczka. Przecież generalnie on nim jechał? Jechał, no tu nie, no to kurde, już nie wiem. Musiałbym popatrzeć, zapytać się, zadzwonić, pogadać. No. Tam na Barwinek. I potem właśnie, jak tak, kurde. Dobra, nie będę używać już dwóch rąk. No. Ogólnie ciężkawe, bo po 18 ton ładunku. Zobaczymy, jak u Węgra będzie na tego. Na wagach, czy coś pokaże, czy coś nie pokaże. Generalnie właśnie, nie patrzyłem. Tu po 6. Tu nie, będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony. Więc dobra. Zwijamy te krotki. Jedziemy już po pauzie jakiejś tam. Zjedliśmy, więc na razie spokój na 3 godziny. Będzie? Na 3 godziny, Fado? 3 godziny będzie spokoju, czy nie? Kuźwa. No tak. Teraz to się właśnie zacznie na takich drogach akcja rolnik. Nie mówię, nie jestem przeciwko, bo przecież sam też jestem rolnikiem. Ale nie jeżdżę po głównych drogach. No. Nie jeździ się, tylko jest koło w komina, daleko od drogi. No atakuj, zmieścisz się. No. Więc tak, o, każdy musi pracować, każdy musi zarobić na ten swój kawałek chleba, co nie? Czy mieszkaniec miasta, czy wsi, rolnik jest zawsze potrzebny. Trzeba bronić własnych rolników. Już nie wdrążam dalej, więc dobra, pędzimy. Dzień doberek. Zaraz mi się kamerkę rozładuje, cholera. 9, 10 pauzy. Zbieramy się. To już kurde trzeba. Pierwsze co to oczywiście klimatyzacja, bo mnie oczywiście temperatura obudziła. Na 10 ustawiamy, ale co z tego, jak o 9 z minutami mnie chytnęło temperatura. No. Czarny jednak to czarny. A, rozpoczęcie może. Fisz, rozpocznij. Hungary! Już Hungary! A całkiem dobrze nam poszło, bo jeszcze mamy tylko 130 km do granicy rumuńskiej. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Już po granicy to się jakoś pójdzie, no. Nie ma co jak. Nie ma to do tamto. Pójdzie jak z bicza strzelił, że tak powiem. I o, Maciej kawę zrobił i elegancko. Mówi, ty
tym razem ja robię. Bo zakupił w końcu ten czajniczek. Przyszedł, zapytał się. Wstali. Wstali. No i dobra. To trzeba wstać. Trzeba już jechać. Bo szkoda czasu. Jeszcze mamy... O Jezu, ile jeszcze mamy? 900 km? Nie. Może przesadziłem, a ty co? Zaplątałeś się. Ile jeszcze mamy? Ładowanie aplikacji. A, muszę się pewnie odblokować. 815 km. No nie zdążymy dojechać na ten czas, no ale. Czekaj, przepraszam cię, Fado. Ale jeszcze na pewno będę musiał pójść do pana Macieja i wziąć przewód, żeby naładować kamerkę. Więc dobra, będziemy już ruszyć. Granica węgiersko-bułgarska. No ja przyszedłem. Teraz tam pan Maciej jest w kolejce. Więc zobaczymy. No jeszcze chyba jedna kontrol. Dobrze mówię? A jeszcze jedna kontrol będzie? I zobaczymy. Na razie póki co idzie. Dużo nie straciliśmy, bo to chyba z godzinkę powiedzmy. 4 km może było tego korka. I ten jakoś to poszło. Zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj się zatrzymamy na tej granicy, tak jak ostatnio na Grecję jechaliśmy. Tu jest parking. No i się ten wykąpiemy przy okazji, bo jest darmowy, no nie? Zjemy, wyjdę z paniczem, wykąpiemy się i będziemy jechać dalej. Zobaczymy, kurde. Coś go trzymają. Pana wielmożnego. Ale nie, chyba już wyjeżdżę. Już widzę, że... Łot palony! I co, wszystko ok? Kuźba, te radia to jest tak. Kurde. On mnie dobrze słyszy, ale ja jego to tragedia. Jeszcze raz powtórz, dobrze? Wszystko? Ale mi trzeszcz. Dobra. Mniejsza z tym. No to jak mnie słyszysz, to już jedź prawą stroną do wyjazdu, no nie? Słyszycie? No, to cały czas jest tak, kurde. Trzeszczy i mówi. Ale no cóż. 26 stopni, proszę Państwa, jest. No, bardzo ładna pogoda się zrobiła. Ale tam, kurde, poczekajcie, co tam jest? Tam też chyba coś jest. Kurde, już nie kojarzę. A ja tutaj spałem. Ale nie, też coś. 7,5 tony w prawicę, no. No i dobrze. Teraz tutaj... A nie, poczekajcie, jak tu jest to... Tam jest pierwsze przejście, chyba. No, tam trzeba przejechać. Ale nie, widzę, że już tam z daleka widzę, że jest wszystko ok. Nie ma tutaj żadnego korka takiego, tylko pomiędzy jedną a drugim, powiedzmy, punktem kontrolnym. Tutaj właśnie nie wiem, co sprawdzają. Wagę? Czy wszystko też sprawdzają? Nie wiem. Ta winieta, waga. Pewnie papiery.
Więc spoko, spoko. Dobra. Oj, oj, powiem wam, że kurde, ciężko! Ciężko! Człowiek się wykąpał, zjadł. O Jezu, Maciej to lubi bardzo dobrego Chińczyka. Tajwana i takie azjatyckie sprawy. Się nafutrowaliśmy, tak, że ohoho. Teraz była akcja mycia szyb, bo przecież to kurde istne cmentarzysko. Teraz jakoś tam względnie to wygląda. Chociaż widać coś, ale nie jest to, co powinno być. No ale... No ale, jest jak jest, lepiej nie będzie. Godzina 35 stracona na pauzie, ale nie no, ten pies to kurde rozjebunda cały czas w ten sposób i leży pod naczepą. Wyjdzie chwilę, żeby zrobić siku i zieje ogniem wręcz. A ten, poczekajcie. Jesteś gotów? No, no to ja mam 31 stopni na termometrze. No ja 30, no. Podobnie. Więc dobra, ruszamy. A to co widzę? To właśnie się kolejka już robi, no nie? Kolejka tutaj. Tu się napełnia. Napełnia parking. Napełnia się kolejka na przejazd przez rumuńsko-węgierską granicę. Jeszcze mnie, akurat byłem na spacerze, jeden widz mnie spotkał. Mateusz? Czy Mateusz? Coś takiego chyba. Pozdrawiam cię serdecznie. No, spojrzał się na mnie, rękę wyciągnął. To podszedłem. No, o Jezu. Ja to sobie nie wyobrażam spać w tym samochodzie w pełny lat. Niby jest ta klima nowa, bo generalnie to nie wiecie, ale on miał małą Szkodę na 20 tysięcy. Kurwa, że tak powiem. No, zdarzyła się awaria i trąby strącił i uszkodził klimatyzację. No, trochę dach się też pogiął. No, ale to niestety. Zdarzają się czynniki losowe i tyle, powiedzmy, tak? No. Dlatego akurat się dobrze trafiło, że akurat miałem testówkę. Tego robili 3 tygodnie. Tydzień na załatwienie sprawy z akurat autokaskiem. Drugi tydzień, kurde, na powiedzmy zrobienie go. A trzeci to był taki dokańczający, no nie? Dokańczający. Teraz tak patrzę, że tu coś zrobili. Tu puścili? No proszę. Wcześniej tutaj nie można było. No. Miesiąc temu nie można było. A teraz już jest kurde sikalafą. Coś mi buja puka, ale co? Nie wiem. Mniejsza o większość. No. Proszę, proszę. Ale tam zamknęli już. Czyli generalnie obwodnicę jakąś zrobili, bo tam się jechało. I się jechało przez miasteczko, no nie? A teraz, kurde, całkiem fajnie, fajnie to zrobili, nie powiem. Bo tutaj było zamknięte, tak jak my właśnie wracaliśmy, to tam, kurde, czynności jakieś porządkowe robili sobie. A teraz jestem wielce zaskoczony. No i oczywiście zaskoczony, że Tomek, kurde, to widzi. No, bo Tomek to mnie tak wkurza, generalnie, że to dramat, nie? Jest ustawiony na pół ciężarówkę, bo przecież to, kurde, nie idzie jechać. Zauważył pan, że tutaj drogę zrobili? Widzisz, że tutaj drogę zrobili, bo wcześniej to się jechało tam dalej. No, faktycznie, masz rację. No, to jeden czynnik dobrze, kurde. No, to dobrze, 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 bardzo dobrze. Dobra, jedziemy, jedziemy. No. Więc jedziemy, jedziemy. Jest 16, bo to już jest teraz. Nie 16, 17. Już jest, kurde. O Jezu, dobra, zapomniałem czegoś zrobić. Jest tutaj przesunięcie czasowe. Od razu, jak tylko przeszło się granica, to od razu, kurde, godzina do przodu. No.
Zobaczymy, o której jutro dojedziemy. No niby mamy jeszcze 680 km, no ale chcemy się zmieścić w 13 godzin, no i w 9 godzin, no bo ja już nie będę miał ostatnią dziewiątkę, bo już zużyłem. No, a to, że się nie wykorzysta na 9 godzin, to trudno, bo i tak się nie dojedzie. I tak się nie dojedzie do celu. No. Już czuć, kurde, pieniądz i wiosnę. Rzepak dojrzewa. Dobra, pędzi. Frank Bentley. Let's go. Yeah, make it look easy. Hey, stand up guy, boom, 10 toes. Big body pull up in a Range Rover. I can change the whole game when I say so. I pull up, shut it down, yeah, they know. Running this game ain't a thing for me. I never switched up, no change in me. The only thing changing this season, you go against me, then you know that you tweaking, okay? Cause baby, I'm him, I be on 10. Two-stepping in the party, I do not dance. Watch how I move, make it look easy. Counting up wins, that's part of the plan. Black male taking up my head as a CC. I can't fail, all my victories, I'm a repeat. I'm knee deep, need a dub, that's it, you seek me. I'm too sick, yeah, I know I make it look easy, yeah. Tell them don't try to play me. Yeah, I'm drippy on it daily. They can never count me out, they can never count me out, I know. They can never count me out, they can never count me out, I know. I make it look easy, make it look easy, I know. Make it look easy, I know. I make it look easy, too smooth, I make it look easy, I know. We make it look easy, make it look, I know. Love, shoot my shot, better play up. Make it look easy, that's a layup. Bad man, why they wanna be like me, a sad man? Too wavy, swallow your pride. All of my guys, call them, they slide. They will oblige. Called them, I told them, you playing with me. Now look, all of them starting to riot. Whoa, huh. When I'm in your city, it's magic. When I'm all in my bag, it gets tragic. Dzień dobry. Generalnie, nie wiem, czy Maciej nie zaspał. Kuźwa. Idę zobaczyć. No ta, no. Chyba śpi. A jeszcze jest 7 minut do wyjazdu. A ty co, piesku? Czaisz? No. Obudzi się. Kurde. Co? Kuźwa, no. A się śpieszy, żeby kurde odprawę zrobić? Jeszcze zdążyć? No zaspał pan! Ty, ale czemu liczysz na mnie, a nie na siebie? Co? Ale kurde, do ty, no przecież ja cię nie będę budzić, panie. Mamy jeszcze 7 minut do wyjazdu. Ogarnij się. No serio. No, poczekajcie, ile? 60 km przed Bukaresztem jesteśmy? Na takie kurde, powiedzmy, ala stacji benzynowej, tam jest z tyłu. I wiecie co, przyjechaliśmy tutaj ustawić się, bo to już było ostatni gwizdek, no trochę przebijaliśmy. Ale tylko 4,5, no nie? No generalnie tych innych wartości nie przekroczyliśmy. To przyszedł za nami koleś. Parking? Jak długo? 9 godzin. 6 euro. Ja mówię, co? Nie mogę. 6 euro za auto na takim wypiździowie. Pierdykany. A tu jakie moje cmentarzysko. Elegancko, co? Daj ta spokój. Na czarnym to strasznie widać. Strasznie. U Macieja to w ogóle prawie, że nie widać. A wczoraj też mieliśmy fajną przeprawę. Dosłownie istna walka z czasem, znaczy z czasem, kurde, z drogą, kurde, jaka kręta.
tak jak patrzyłem, no to tak się jechało wzdłuż rzeki. Ale co z tego? Tam to było ognia tłoki. Macie to po moich naukach wszystkich tego wszystkiego, no to powiem wam, że to będzie kurde, niczego się bać nie będzie. Zawsze skrzyczałem, bądź blisko mnie, jedź za mną. Kurde. No nic, niech tak Maciej się ogarnia, kurde. Jedziemy.